Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak utworzyć przycisk do makra. Załóżmy, mamy już zrobione jakieś makro, napisaliśmy sobie makro i chcemy szybko je uruchamiać, czyli nie trzeba po prostu wchodzić w przycisk tutaj makra i tak dalej, okienko otwierać, tylko po prostu chcemy przycisk mieć, kliknąć i makro się uruchomi. Więc pokażę Wam dwa sposoby. Czyli pierwszy sposób, wchodzimy w kartę wstawianie, kształty, rozwijamy i tutaj mamy setki, no może setki nie, ale kilkadziesiąt różnych kształtów, które sobie możemy wybrać. Ja wybiorę tutaj taki z zaokrąglonymi rogami i teraz wstawiamy po prostu i mamy sobie taki przycisk. Teraz klikamy w niego prawym przyciskiem, pojawi się menu i tu w menu powinno się pojawić przypisz makro. Wybieramy przepisz makro, pojawi się okienko z makrami, z których należy wybrać to, które nas interesuje. Ja akurat mam tu jedno, ale czasami jeżeli jest więcej makr w plikach excelowych, to po prostu są wszystkie tutaj wymienione. Tutaj jeszcze sobie można segregować, czy chcemy makra w tym skoroszycie, czy w tym pliku, czy we wszystkich otwartych skoroszytach. Ale my chcemy tutaj, mamy tutaj jedno tylko, więc wybieramy kopiowanie i klikamy OK. Jeszcze możemy prawym przyciskiem sobie kliknąć i tutaj wybrać edytuj tekst i wpisać kopiowanie. Jeszcze sobie tu wycentrujemy, rozszerzymy, żeby nam się zmieściło i mamy pierwszy przycisk. Sprawdźmy, czy zadziała. I tak skopiowało tutaj to, co miało kopiować. Drugi sposób. Klikamy w kartę Developer. I teraz tutaj mamy taki przycisk wstaw i rozwijamy strzałeczkę. I kontrolki formularza. Pierwszy tutaj taki opisany przycisk format formularza. I to wybieramy. I teraz tak samo, podobnie jak w poprzednim przypadku, po prostu przeciągamy, jak duży chcemy mieć ten przycisk. I teraz od razu się nie pojawi ten przycisk, tylko się od razu pojawia wybór makra. Czyli wybieramy makro, to, które nas interesuje. Klikamy OK. I teraz dopiero się pojawia przycisk, który możemy sobie nazwać. Kopiowanie. I teraz zobaczcie, najeżdżamy na przycisk, jest strączka i tutaj tak samo było w poprzednim. Sprawdźmy, czy działa. Tak, skopiowało, tak, to co miało skopiować, skopiowało, więc oba rozwiązania są dobre. Ja skorzystam ze względu na większy wybór, korzystam z tego pierwszego przykładu. To wszystko. Dzięki. Subskrybujcie mój kanał, piszcie komentarze i dawajcie łapki w górę. Cześć.